Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne Margaret Davis. Ona przebrała miarę swej winy i jej zagłada jest bliska, lecz Bóg ciągle ma lud w Babilonie i zanim jego sądy nadejdą, a wierni muszą być wywołani, aby nie mieli udziału w jej grzechach i aby ich nie dotknęły plagi na niego spadające. Te obwieszczenia w połączeniu z poselstwem trzeciego anioła stanowią ostateczne ostrzeżenie, jakie ma być dane mieszkańcom ziemi. Dzieło tego anioła nadchodzi we właściwym czasie, aby przyłączyć cię do ostatniego wielkiego dzieła poselstwa trzeciego anioła, rozrastając się do głośnego zewu. Lud Boży jest w ten sposób przygotowany, aby wytrwać w godzinie kuszenia, jaka wkrótce ma na nich nadejść. Widziałam wspaniałe światło, jakie na nich spoczywało i ich teraz nieustraszenie głoszących poselstwo trzeciego anioła. W wielkim końcowym dziele napotkamy na dylematy, z którymi nie będziemy wiedzieli, jak postąpić. Lecz nie zapominajmy, że trzy wielkie moce niebios działają, że boska ręka jest za sterem, i że Bóg dokona swoich obietnic. On zbierze ze świata ludzi, którzy będą mu służyli w sprawiedliwości. Albowiem sprawę skończy i skróci w sprawiedliwości, sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi. Rzymian, rozdział 9, werset 28. W ten sposób będzie głoszone poselstwo trzeciego anioła. Kiedy przyjdzie czas na to, aby było przekazane z największą mocą, Pan będzie działał przez pokorne narzędzia, prowadząc umysły tych, którzy poświęcili się służbie dla Niego. Pracownicy przysposobieni będą raczej przez namaszczenie Ducha Świętego niż przez szkolenia instytucji. Mężowie wiary i modlitwy będą odczuwali przymus, aby iść ze świętą gorliwością, przedstawiając słowa, które otrzymali od Boga. Grzechy Babilonu będą ujawnione, straszne efekty przymuszania przez władzę świecką do udziału w obrzędach Kościoła, inwazja spirytyzmu, skryty, lecz szybki rozwój mocy papiestwa, wszystko to zostanie zdemaskowane. Dzięki tym uroczystym ostrzeżeniom ludzie będą poruszeni. Tysiące za tysiącami będą słuchać słów, jakich nigdy wcześniej nie słyszeli. Czas Bożych niszczycielskich sądów jest czasem z łaski dla tych, którzy nie mieli możliwości poznania, co jest prawdą. Pan spojrzy na nich z czułością. Jego łaskawe serce jest wzruszone, jego ręka jest ciągle wyciągnięta, aby ratować się podczas, gdy drzwi są zamknięte dla tych, którzy nie wchodzą. Wielka liczba tych, którzy usłyszeli prawdę po raz pierwszy w tych ostatnich dniach będzie przyjęta. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przeprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jana, rozdział 10, werset 16. Widziałam, że Bóg ma dzieci, które nie dostrzegają ani nie święcą sabatu. One nie odrzuciły światła związanego z tą kwestią. Na początku czasu trwogi widziałam, że byliśmy napełnieni Duchem Świętym, wychodząc i głosząc więcej o sabacie. To rozcieczyło kościoły i nominalnych adwentystów, gdy nie mogli obalić prawdy o sabacie. W tym czasie wszyscy wybrani przez Boga jasno zobaczyli, że prawda jest po naszej stronie, wyszli i znosili prześladowania razem z nami. Te nawrócenia ku prawdzie będą następowały błyskawicznie, co zadziwi Kościół i jedynie imię Boga będzie uwielbione. Gdy potężny anioł stąpi z nieba i połączy się z trzecim aniołem w zakończeniu dzieła dla świata, moim poselstwem jest, że naszym jedynym bezpieczeństwem jest bycie gotowymi na niebiańskie pokrzepienie z uporządkowanymi i zapalonymi lampami, gdyż nie mam wiedzy na temat tego szczególnego czasu, aby powiedzieć, kiedy nastąpi wylanie Ducha Świętego. Szatan wytoczy wojnę przeciwko ludowi Bożemu i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł,
aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusa. Objawienie, rozdział 12, werset 17. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Objawienie, rozdział 12, werset 12. Straszne są sceny, które wywołują ten okrzyk z nieba. Gniew szatana nasila się w miarę skracania się jego czasu, a jego dzieło zwodzenia i niszczenia osiągnie swoją kulminację w czasie trwogi. Jako milczący akt wielkiego dramatu zwiedzenia, szatan osobiście zagra rolę Chrystusa. Kościół długo nauczał, aby wyglądać przyjścia Zbawiciela jako spełniania ich nadziei. Teraz za sprawą wielkiego zwodziciela wydawać się będzie, że Chrystus powrócił. W różnych częściach ziemi szatan ukazał się wśród ludzi jako majestatyczna postać o olśniewającej jasności, przypominająca opis Syna Bożego dany przez Jana w objawieniu 1:13-15. Otaczająca go chwała jest niedościgniona przez cokolwiek, co dotąd śmiertelne oczy oglądały. Okrzyk triumfu rozlega się w powietrzu. Chrystus przyszedł, Chrystus przyszedł. Ludzie będą leżeli przed Nim twarzą ku ziemi, aby Go uwielbić, gdy On podniesie swoje ręce, wypowiadając nad nimi słowa błogosławieństwa, tak jak Chrystus błogosławił swoich uczniów, będąc na ziemi. Jego głos jest czuły i stonowany, ale melodyjny. W łagodnych, współczujących tonach przedstawi on niektóre z tych samych łaskawych, niebiańskich praw, jakie wypowiadał Zbawiciel. On uleczy choroby ludzi, a wtedy przybierając charakter Chrystusa stwierdzi, że zmienił sabat na niedzielę i nakazuje wszystkim święcić ten dzień, który on pobłogosławił. Oświadczy on, że ci, którzy opierają się przy zachowaniu jako święty siódmego dnia, bluźnią jego imieniu, odmawiając słuchania jego aniołów, których on posłał do nich ze światłem i prawdą. To jest silna i prawie przytłaczająca iluzja. Będzie nam przykazane, abyśmy czcili tę istotę, którą świat uwielbiać będzie jako Chrystusa. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przypowiedziałem wam, gdyby wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Mateusza, rozdział 24, werset 23-27. Jedynie ci, którzy byli pilnymi studentami Pisma Świętego i którzy przyjęli miłość prawdy, będą ochroniani przed potężnym oszustwem, jakie uczyni świat zniewolonym. Dzięki świadectwu Biblii dostrzegą oni oszustwa w jego kamuflażu. Próba przyjdzie na każdego. Prawdziwy chrześcijanin zostanie ujawniony przez przesiew, jaki uczynią pokusy. Czy lud Boży jest teraz na tyle mocno ugruntowany w jego sławie, aby nie poddać się świadectwu ich zmysłów? A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. 1 Tymoteusz, rozdział 4, werset 1. Te kłamliwe duchy, które odgrywają postacie apostołów, które zaprzeczają temu, co spisali oni pod dyktando Ducha Świętego. Wypierają się one boskiego pochodzenia Biblii i w ten sposób wyrywają fundamenty nadziei chrześcijańskiej oraz gaszą światło, które objawia drogę do nieba. Wszyscy, którzy nie posiadają ducha prawdy, zjednoczą się pod przewodnictwem przedstawicieli szatana. Jesteśmy
ostrzegani, że w dniach ostatecznych będzie on działał wśród znaków i rzekomych cudów. Będzie on czynił te cuda aż do końca czasu łaski, aby im w ten sposób udowodnić, że jest aniołem światłości, a nie ciemności. Będzie on wypowiadał piękne słowa i dokonywał dobrych uczynków. Chrystus zostanie ucieleśniony, lecz w jednej sprawie będzie zauważalna różnica. Szatan odwróci ludzi od prawa Bożego. Pomimo to, że dobrze będzie on udawał sprawiedliwość, że gdyby było to możliwe, zwiódłby nawet wybranych, koronowane głowy prezydenci panujący na wysokich stanowiskach pokłonią się jego fałszywym teoriom. Ci są w jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Objawienie, rozdział 17, werset 13-14. Moc zła nie poddadzą się bez walki, jednak opatrzność ma swoją rolę do odegrania w bitwie Armagedonu. Gdy ziemia jest naświetlona chwałą anioła z 18 rozdziału Księgi Objawienia, czynniki religijne, zarówno dobre jak i złe, obudzą się ze snu i wojska z żywego Boga zwyciężą. Wkrótce Boży lud będzie testowany przez ogniste próby i wielka część tych, którzy teraz wydają się być szczerymi i prawdziwymi, okaże się nieszlachetnym metanem. Zamiast być wzmocnionymi i utwierdzonymi przez prześladowanie, pogróżki, zniewagi, tchórzliwie przejdą na stronę opozycji. Jednak z drugiej strony, kiedy burza prześladowej rzeczywiście spadnie na nas, prawdziwa owieczka będzie słuchać głosu prawdziwego pasterza. Będą podejmowane wysiłki samozaparcia, aby ratować zgubionych z wielu tych, a wielu tych, którzy odbiegli od stada, powróci, aby naśladować wielkiego pasterza. Lud Boży zjednoczy się i zaprezentuje wrogowi wspólny front. Czuwajcie, trwajcie wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje w was, u was w miłości. 1 Koryntian, rozdział 16, werset 13. Czas łaski się skończy. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie z takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Łukasz, rozdział 12, werset 40. Kiedy dzieło sądu śledczego kończy się, przeznaczenie wszystkich zostało zdecydowane dla życia bądź śmierci. Czas łaski jest zakończony na krótko przed pojawieniem się Pana na obłokach nieba. Widziałem aniołów w niebie śpieszących z miejsca na miejsce. Anioł mający przy sobie pisarski kałamarz powrócił z ziemi i sprawozdał Jezusowi, że jego praca została wykonana, a święci zostali policzeni i zapieczętowani. Wtedy zobaczyłam, że Jezus, który usługiwał przed arką zawierającą 10 przykazań, rzucił kadzielnicę, zniósł swoje ręce i głośno powiedział: wykonało się. Każdy przypadek został zdecydowany dla życia bądź śmierci. Gdy Jezus usługiwał w świątyni, odbywał się sąd badający przypadki sprawiedliwych umarłych, następnie odbywa się sąd nad sprawiedliwymi żyjącymi. Chrystus otrzymał swoje królestwo, dokonawszy pojednania za swój lud i wymazawszy ich grzechy. Poddani królestwa zostali przygotowani. Małżeństwo baranka zostało sfinalizowane. Weselmy się i radujmy się i oddajmy chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. Objawienie, rozdział 15, werset 7-9. Kiedy czas łaski zbliżać się będzie do końca, stanie się to nagle, niespodziewanie, w czasie, gdy najmniej byśmy się tego spodziewali. Dziękuję.